Mikołaj obierze świat. Odcinek 47. Ośrodek Szczyrkowski, a właściwie Szczyrkowski plus Centralny Ośrodek Sportu, największy, najbardziej rozbudowany i najbardziej alpejski ze wszystkich w Polsce. W sumie chyba też po prostu najlepszy. Latem to centrum turystyczno-rowerowe z kilometrami szlaków spacerowych, słynną Malinowską skałą, wygodnymi drogami, wprost zapraszającymi do rowerowej włóczęgi, singletrackami dla wolących dzikie rowerowe zjazdy. Turystów i rowerowiczów wwożą tu na górę nowoczesne kolejki. Część oddano zupełnie niedawno. Ale przede wszystkim to oferujący 36 km tras ośrodek narciarski. Zapraszam do jego omówienia. Jak na polskie realia, siatka tras i wyciągów jest tu dość skomplikowana. Przejedźmy się zatem wybraną pętlą dookoła. Taka mała wideo wycieczka z przewodnikiem. Startujemy z centralnej części ośrodka, leżącym w brzydkim mieście Szczyrk. Wsiadamy do nowoczesnej gondolki. Wozi ona nas 400 metrów do góry, na halę Skrzyczeńską. To taki tutejszy hub tras i wyciągów. Niemal zawsze jest tu pełno ludzi. Na szczęście do gondoli przeważnie nie czeka się zbyt długo. Na małe Skrzyczne możemy stąd dojechać bardzo długim talerzykiem. Ma on 1,3 km. Kiedyś były tu takie dwa od samego dołu. My pojedziemy dalej jednak niedawno oddaną kanapą na Kopę Zbójnicką. Wyciąg ten trawersuje w stronę Skrzycznego, a jego oddanie wreszcie skomunikowało obie części ośrodka. Przy okazji nadało znaczenie wcześniej właściwie nierozpoznawalnej Kopie Zbójnickiej. Ruszamy w dół niemal płaską malowniczą nartostradę. Nie wolno tu hamować, bo skończy się to intensywną pracą kijami albo krokiem łyżwowym. Jest to początek bardzo długiej i bardzo atrakcyjnej, łatwej trasy widokowej, prawie w całości leżącej w Centralnym Ośrodku Sportu, w skrócie COS. Dalej robi się przez moment stromo, ale i tu pod żadnym pozorem nie wolno hamować. Bo jak się dobrze nie rozpędzimy, to nie wjedziemy na niewielką górkę przegradzającą zjazd. Po pokonaniu tej przeszkody jest już nieco stromiej. Jest to co prawda trasa niebieska, ale ciekawa niebieska. Cały czas coś się dzieje i cały czas zmienia charakter. Dla mnie trasy COS należą do najciekawszych w Polsce. Mijamy stację pośrednią na hali Jaworzyna i kierujemy się w prawo. W kierunku tras czerwonej i czarnej, Fisowskiej. Oprócz krzesła, trasy te obsługują jeszcze orczyki. Przez moment jedziemy razem z czerwoną i czarną, by po chwili odbić w lewo. Ta część ośrodka leży poniżej 600 metrów i bardzo często jest tu problem ze śniegiem. To znaczy prawie go nie ma. Tak jest też i tym razem. Dojeżdżamy więc bieda wariantem na jakichś resztkach. Zjazd kończymy w najniższym punkcie ośrodka, na wysokości 537 metrów nad poziomem morza. Cała zjechana trasa należy do jednych z najdłuższych w Polsce.
Teraz ruszamy w górę. Dla odmiany do najwyższego punktu ośrodka, czyli do najwyższego szczytu Beskidy Śląskiego, Skrzycznego. Ten odcinek o różnicy wysokości około 700 metrów obsługują dwa krzesła ze wspomnianą już stacją przesiadkową. Przesiąść tam możemy się w miarę wygodnie, jedynie kiedy działa taśma, a potrafi nie działać. I wtedy trzeba człapać z nartami na plecach. Oba krzesła, tak w zasadzie jak wszystkie w tym ośrodku, są wypinalne i mają ochronne kopuły. Tutaj to standard. A w takim na przykład Beskidzie Sądeckim, to ciągle rzadkość i rarytas. Wjeżdżamy na Skrzyczne, a właściwie pod Skrzyczne. Brakujące 20 metrów podchodzimy per pedes apostolorum. Właśnie ze szczytu Skrzycznego rozpoczniemy zjazd jedną z najdłuższych i najładniejszych tras w Polsce. Ma prawie 5 km długości. Jednak w górnej części to niemal zupełnie płaska narcostrada. Machanie kijami wynagradzają za to piękne widoki. Oczywiście jak się trafi na pogodę. A popracować kijami jest tutaj gdzie. W dali po lewej widać Baranią Górę. Drugi co do wysokości szczyt masywu, kryjący źródła rzeki Wisły. My dalej pomału jedziemy, niemal po płaskim, w stronę Kopy Zbójnickiej, gdzie już dzisiaj byliśmy. Znowu ciut pod górkę i mijamy górną stację kolejki. Zaczyna się tu bardzo ładny, szeroki i niestety nudny jak flaki z olejem trawers. Jedziemy na krechę jak najbardziej się da i spokojnie podziwiamy pejzaże. Mali i lekcy mają tu gorzej. Wreszcie łączymy się z łatwą, ale już nie tak płaską, trasą z Małego Skrzycznego. To ta z długim orczykiem. Po dłuższej chwili dojeżdżamy do węzła na Hali Skrzyczeńskiej. Od tego miejsca będzie nieco trudniej. Trasa 3 jest dalej niebieska, ale wyraźnie jest strąbsza i zdecydowanie trudniejsza niż na przykład niebieskie w Białce. Ta część trasy, tak jak i jedynka, są wieczorem oświetlone. Ale tu niespodzianka. Inaczej niż w innych polskich ośrodkach, karnety całodzienne po południu nie obowiązują. Za jazdy wieczorą trzeba płacić ekstra. I to nie mało. Ten naprawdę długi zjazd kończymy przy gondoli, gdzie zaczynaliśmy dzisiejszą wycieczkę. Ale to nie koniec ośrodka, dopiero połowa. Wracamy gondolą na Halę Skrzyczeńską. Teraz zjedziemy czwórką do Soliska. Te tereny od późnych lat 60. ubiegłego wieku stanowiły serce górniczego ośrodka narciarskiego. Królowały tu wtedy orczyki i muldy, bo na początku retrak był jeden, a stok przygotowywał co tydzień. Dziś infrastruktura jest dobra, ale muldy potrafią się tu tworzyć. Krótki postój w jednej z bud z jedzeniem. Mają one swój przaśny klimat. Niestety w ładne dni są tu straszne kolejki. Równolegle z niebieską biegnie czerwona siódemka. Obie są strome i szczerze mówiąc za bardzo nie różnią się trudnością. To nastromienie i spory ruch nie zawsze najlepszych narciarzy powoduje tu powstawanie muld i wyskrobanych połaci lodu. Czerwona obok, choć niespecjalnie trudniejsza, często nie bywa jednak czynna. Dojeżdżamy do Soliska. Tutaj to bywa naprawdę tłoczne. Startują stąd dwa wyciągi.
z żółtymi osłonami z powrotem na Halę Skrzyczeńską. My pojedziemy teraz na drugi kraniec ośrodka, na wierch pośredni. Najpierw jedziemy wzdłuż słynnej Golgoty, czerwonej trasy numer 11. Kilka dekad temu jeździli tu tylko twardziele. Pomału zbliżamy się do górnej stacji. Leży ona 340 metrów wyżej niż solisko. Możemy stąd zjechać na 5 sposobów. Tutaj zaprezentuję kombinację tras 8 i 10. Wszystkie poza zjazdem Golgotą są do siebie dość podobne. Do tej pory mówiłem o zaletach ośrodka. No może poza tym, że za jazdę wieczorną trzeba płacić osobno. W ogóle ceny są tu jak na Polskę wysokie. Zwłaszcza, że ośrodek w ciągu dnia nie działa zbyt długo. Poszczególne wyciągi od 8.30 do 15.16. W styczniu to ma sens, ale w marcu nie zdążymy się najeździć, bo panuje tu okropny tłok. Pół czasu będziemy stać w kolejkach. W ogóle Szczyrk to typowa ulicówka, także oprócz stania na stoku, godziny spędzimy w korkach. Poza tym bywa, że na śnieżanie kuleje, na wierzchu leżą kamienie, a z 36 km tras przeważnie działa nawet nie połowa. Ilość toalet nie powala, a gastronomia jest skąpa i niewiele zmieniła się od PRL-u. Jednak właściciele rozwijają ośrodek i jest coraz lepiej. A jak jesteśmy przy rozwoju, to pogdybajmy sobie, czy wzorem Włoch lub Austrii dałoby się ten ośrodek rozwinąć chociaż do setki kilometrów? O ile od strony Szczyrku stoki są już zagospodarowane, to te opadające do Kotliny Żywieckiej stwarzają ogromne możliwości. Zwłaszcza, że nawet jeden wyciąg na tą stronę z wielkim parkingiem odkorkowałby Szczyrk. A no właśnie, o drogi szczyrkowskich parkingach jeszcze nie wspomniałem. Dziś łatwiej dostać się do Szczyrku od strony Wisły przez Przełęcz Salmopolską, o ile droga nie jest skuta lodem. A jak już jesteśmy przy Wiśle, to jest tam cała masa małych ośrodków narciarskich. Co prawda do Szczyrkowskiego nie mają one podejścia, ale już cenowo, czy jeśli chodzi o tłok, mogą stanowić pewną konkurencję. A może uzupełnienie. Zaprezentuję tu ośrodek Cienków, który nie jest znowu aż tak cienki. Poza tym jest to ośrodek nie byle jaki, bo prezydencki. Z racji bliskości Pałacyku Prezydenckiego w Wiśle jeździ tu na nartach sam prezydent RP. Przy Szczyrkowskim niecałe 200 metrów przewyższenia to niewiele, ale mamy tu do wyboru kilka różnych wariantów tras. Specyficzny klimat Wisły sprawia zaś, że sezon jest tu dość długi. Górna część ośrodka jest stroma, ale można ją objechać. Wzdłuż wyciągu prowadzi trasa czerwona. Przy czym naprawdę czerwona jest właśnie na samej górze. Ośrodek jest niemal płaski. A dół to w zasadzie typowa niebieska. Takie połączenie powoduje, że można się tu w miarę bezpiecznie całkiem dobrze rozpędzić. Dla tych, którzy źle się czują na strumiźnie, jest tu bardzo dobry wariant dookoła. Najpierw jedziemy wzdłuż dwóch knajpek, by za drugą zawrócić. Zaczyna się stąd bardzo malowniczy trawers. Trawersem tym dojeżdżamy z powrotem w rejon wyciągu
Tym razem już jednak poniżej stromej górki. Tu mamy kilka wariantów, z czego dwa wyprowadzają na trasę wzdłuż wyciągu. No i dalej, tak jak poprzednio pokazywałem przy czerwonej. Gdybyśmy jednak skręcili w prawo, trafilibyśmy na zupełnie inny wariant. Doprowadza on do niewielkiego talerzyka. Podjeżdżamy nim 27 metrów, by znowu trafić na główną trasę. Ostatni wariant, nawiasem mówiąc, często nieczynny, to autostrada widokowa dookoła. Za drugą knajpką musimy podejść trochę do góry, po czym zjeżdżamy łagodnie wzdłuż drogi dojazdowej, przecinając wiele wjazdów do posesji. Na koniec kierujemy się między domy i trafiamy wprost do wyciągu. W Wiśle jest bardzo dużo podobnych ośrodków. Nie będę omawiać tu wszystkich, bo na dzisiaj to już koniec.